Szanowni Państwo, można powiedzieć, że dróg nigdy dosyć i dlatego tak bardzo cieszę się, że tutaj podjęto tę decyzję w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie mamy możliwość dokonywania montażu finansowego ze środków unijnych i ze środków krajowych. Decyzje dotyczące budowy tych dwóch dróg, drogi obwodnicy Raciborza 935, drogi, która będzie miała przebieg równoleżnikowy, przebieg ze wschodu na zachód, bardzo potrzebny w województwie śląskim, bo połączenia, które tutaj są dostępne, budowane, zwłaszcza jak będzie S1, A1 na północ, już niedawno akurat kolejny odcinek kompletowaliśmy, a więc jest rozwijana, to te połączenia północ-południe są dużo lepsze. Natomiast województwo potrzebuje więcej połączeń wschód i zachód. I tutaj ta droga 935 z Raciborza do Pszczyny przez Rybnik i Żory wraz z, przede wszystkim z tym odcinkiem, który teraz jest budowany, tym, który przed chwilą był przedstawiany na prezentacji, jest kluczowa dla rozwoju południowej części województwa. Tutaj będziemy mieli do czynienia z wyprowadzeniem ruchu z Raciborza, a więc czystsze powietrze, zdrowsi ludzie, dużo większy komfort życia, bezpieczeństwo na drogach, bardzo ważne, ale również lepsze perspektywy rozwoju, bo dzięki wyprowadzeniu ruchu skróci się czas przejazdu tą drogą, zwiększą się szanse na nowe inwestycje na tych terenach, a wiadomo, że to jest nasze oczko w głowie. Staramy się przyciągnąć jak najwięcej inwestycji polskich, zagranicznych, po to, żeby było jeszcze więcej najlepiej wysoko zarabiających miejsc pracy dla naszych polskich pracowników. Droga 913, którą tutaj Pan tak pięknie zaprezentował, bardzo ważna dla zwiększenia możliwości potencjału portu lotniczego Katowice-Pyrzowice, dla połączenia wschodniej części województwa, czy wschodniej, północno-wschodniej części województwa z portem. I droga, która na kilkunastu kilometrach wprawdzie, ale zwiększy również drożność i przepustowość pozostałych dróg. Ja mogę z ogromną radością tutaj stwierdzić, że rzeczywiście doprowadzamy do budowy kolejnych dróg, bardzo potrzebnych dróg z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, rozwoju biznesu, ale przede wszystkim komfortu życia mieszkańców, bezpieczeństwa mieszkańców i zdrowia mieszkańców. Wytrwałość jest drogą do sukcesu, a kolejne drogi, kolejne obwodnice są na pewno niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego. A więc te nowe kilometry gładko wylanego asfaltu, jestem przekonany, że przyczynią się znakomicie do poprawy warunków życia w tych dwóch częściach, ale w całym województwie również dla wszystkich przyjeżdżających, dla wszystkich, którzy będą codziennymi użytkownikami tych dróg, a z perspektywy ogólnogospodarczej zwiększą potencjał gospodarczy i zwiększą możliwości rozwojowe dla całego Górnego Śląska, Zagłębia, dla całego województwa śląskiego. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tych inwestycji, do tego, że one w krótkim czasie zostały przeprowadzone, przetargi i właściwie za chwilę ruszają już prace drogowe, a za 3 lata, jak usłyszeliśmy, będziemy mogli po tych drogach jeździć. Dziękuję bardzo.